Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odpowiedział: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj tematem Słowa Bożego jest zwycięstwo nad pokusą. Ojcowie Kościoła często zwracali uwagę właśnie na ten tekst pod tym kątem. Zauważasz, że Jezus był kuszony, no to konsekwentnie popatrz, że Jezus jest zwycięski. I to jest sens tego tekstu. Jezus jako człowiek uczy nas zwyciężać. Jezus jako człowiek pokazuje drogę przełamania, przezwyciężenia ataków złego. I można na tę Ewangelię popatrzeć w kontekście rozwijającej się czy narastającej pokusy. Pierwsza propozycja jest rodzajem takiego drobnego ustępstwa. No, zrób tak, żeby te kamienie były chlebem. Wydaje się to pozornie niegroźne. No nie ma to znaczenia za dużego. Czy to, co leży przede mną, to jest chleb czy kamień. Nie ma żadnych jakichś konsekwencji wielkich, moralnych, duchowych. Ale jednak to jest drobne ustępstwo. Że ja mogę bez pracy osiągnąć coś na skróty. Mam coś do jedzenia bez wysiłku. Drobnostka. Tak by się wydawało, ale widzimy wyraźnie, że Jezus nie zgadza się na najdrobniejsze ustępstwo. Wniosek dla nas bardzo jasny, mianowicie nie ma pertraktacji ze złem. Nie można pertraktować. I ten rodzaj pertraktacji widzimy w Księdze Rodzaju, czyli w pierwszym czytaniu dzisiejszym, kiedy człowiek zostaje przesunięty w sposobie myślenia na pole i pozycję, której się nie spodziewał i w przestrzeń, która go zaskoczyła. Mianowicie Bóg, dając człowiekowi wolność, powiedział, możesz jeść ze wszystkiego. Każde drzewo jest twoje, każdy wybór jest dobry, każda decyzja jest błogosławiona, piękna, wspaniała. Możesz korzystać ze wszystkiego, oprócz tego jednego. A opcja złego
była taka, Bóg wam zakazał ze wszystkiego jeść. No nie, nie ze wszystkiego, tylko z tego jednego. A widzisz, Bóg cię ogranicza. Bóg ci nie daje wolności. Bóg ci nie daje możliwości. Z prawdy o tym, że człowiek mógł korzystać ze wszystkiego, zostaje tylko wyakcentowane to coś, czego mi nie wolno, tej jednej drobnej rzeczy. I to urasta do największego problemu. I widzimy, jak człowiek łatwo dał się złapać na ten pozornie taki bardzo prymitywny sposób. Ale wiemy, że niestety tak jest. Że pertraktacja ze złem powoduje natychmiast pewne rzeczywistości, które się zmieniają. I ten początek taki niepozorny nagle, i widzimy to potem w Księdze Rodzaju, jak zło się rozszerza, rozprzestrzenia. Od tego drobnego nieposłuszeństwa idzie potem w kierunku kłótni braci, zabójstwa, potem popsucia się relacji i zepsucia całego społeczeństwa, całej ludzkości, aż ten moment, w którym Biblia tak dramatycznie się wyraża. Bóg żałował, że stworzył człowieka i przyszedł potop. Drobnostka. Jezus uczy nas rozumieć, że po owocach poznajemy. Niestety te owoce przychodzą po jakimś czasie, ale po owocach można poznać tę szczelinę, tę drobnostkę. Niektórzy, żeby posłużyć się kilkoma chociaż przykładami, niektórzy mówią, no co jest złego w bioenergoterapii? No przecież ci ludzie chcą pomagać. Oni chcą, żeby wszyscy byli zdrowi. I to jest prawda. Tak jak było prawdą, kiedy szatan powiedział kobiecie, jak spożyjecie ten owoc, będziecie znali dobro i zło. To była prawda. Ale tak jakby człowiek nie dosłyszał drugiego zdania, które już było prawdziwe. Nie umrzecie. I to już było kłamstwo. Kiedy popatrzymy na tych, którzy rozpoczynają praktyki z wahadłem, z o czymkolwiek możemy sobie wybrać, to właściwie wszyscy ci adepci pierwszych kursów to są wszyscy wierzący, wszyscy katolicy, z bardzo dobrymi intencjami. Ale jak będziemy przyglądać się hierarchii, czyli im, kto bardziej postępuje w tym stowarzyszeniu, w organizacji i popatrzymy na górę, czyli na tych, którzy pełnią role przywódcze, tam nie ma żadnego katolika. Jeżeli to jest tak dobre, tak wspaniałe, no to najbardziej wierzący powinni być przywódcami. To powinno wszystkich tak rozwinąć, że oni powinni być no, promieniujący wiarą, charyzmatami, posługą. Ale skutek jest odwrotny. Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Mówią historycy, że kiedy wprowadzano zasadę liberum veto, to marszałek Sejmu podpisujący to płakał. On zdawał sobie sprawę, co to może spowodować. Ale ponieważ większość szlachecka ustaliła taką zasadę i wymusiła to na pozostałych elementach tego ładu społecznego, jak była Rzeczpospolita Szlachecka, to zostało to zapisane. Na skutki nie trzeba było długo czekać. Niektórzy mówią, że było stulecie historii Rzeczpospolitej, w której właściwie nie podjęto żadnej decyzji. Ponieważ zawsze zjawił się jakiś przekupiony poseł, który powiedział liberum veto. I państwo się rozpadło. Drobne ustępstwo. No, mały przywilej. Ale skutek opłakany, tragiczny, dramatyczny dla całego państwa i dla kilkunastu pokoleń. Nie ma pertraktacji ze złem. Druga
sytuacja, która się pojawia, no to już taka próba przełamania Jezusa. No przecież Ty pokaż, kim jesteś. Pokaż, jak jesteś wartościowy, pokaż, jak jesteś chroniony przez Boga. I widzimy, że ta sytuacja już jakby zmienia kierunek życia. Że ten Jezus, który ma wykonać Boże dzieło, jakim jest oddanie życia za innych, pokorny sługa Jahwe, ma teraz no, troszeczkę pokazać, co potrafi i w jaki sposób może objawić tak, swoją moc, swoją wspaniałość na zlecenie kogoś innego. To jest sytuacja, kiedy nasze decyzje zmieniają kierunek naszego życia. To już nie jest tylko drobnostka, to jest zmiana kierunku życia. Decyzje, które określają mnie na jakiś dłuższy okres czasu i one mają skutek w małżeństwie, w rodzinie, w pracy. Ta decyzja już jest brzemienna w skutki. I można by powiedzieć, ostatnia pokusa to jest pokusa całego życia. Oddaj mi pokłon, mnie będziesz służył, a ja ci wszystko zapewnię. Ale ja chcę, żebyś mi służył. Ta narastająca pokusa od tej prostej aż po pokusę mającą konsekwencje dla absolutnego oddania się, jakby powiedzieć, w ręce zła. I widzimy, że na te narastające pokusy Jezus daje nam narastający sposób odpowiadania. Pierwszy rodzaj, można tak powiedzieć, jest zwalczany przez odrzucenie propozycji. Możemy sobie to tak wyobrazić, że to jest pokusa w naszych myślach, że przychodzi mi coś do głowy. Ja rezygnuję, odrzucam tę propozycję, która się pojawia. I tak Jezus zrobił. Drugi to sprzeciw. Szatan, zauważmy, użył nawet fragmentu ze Słowa Bożego po to, żeby pokazać swoją autentyczność. A Jezus pokazał zdecydowany sprzeciw. Nie będzie tak. I trzecia forma takiego sprzeciwienia się, stawiania oporu złemu, to jest odrzucenie. Radykalne, zdecydowane odrzucenie. Idź precz. I widzimy, że rzeczywiście szatan odchodzi. Gdybyśmy to mieli w takich wojskowych, może jakichś słowach oddać, bo rzeczywiście to jest walka, to pierwszy rodzaj naszego sprzeciwiania się, naszego oporu, naszego odrzucenia, można by powiedzieć, porównać to do zasłonienia się tarczą. Moja wiara pozwala mi się zasłonić. Jest myśl jakaś, ja się zasłaniam i ta pokusa mija. Drugi rodzaj to jest zwarcie szyków, ten sprzeciw. Zdecydowany sprzeciw, tego nie chcę. I trzeci rodzaj, jak widzimy, to jest atak. My w pewnym momencie przestajemy już tylko jakby zasłaniać siebie, chronić swoje myśli, chronić kierunek swojego życia. My, jeżeli chodzi o ten atak ostatni, to my mamy zaatakować. To jest nasz sposób działania. To ja atakuję. To szatan musi ustępować i widzimy, że ustępuje wtedy, kiedy tak robimy. Święty Jakub jakby streszcza ten proces, który tu Jezus pokazuje w detalach. Mianowicie święty Jakub mówi w swoim liście w 4 rozdziale: podporządkujcie się Bogu, a sprzeciwiajcie się, dajcie opór złemu, a ucieknie od was. I my zwykle mamy takie myślenie, taki sposób myślenia, że to ten atak złego jest tylko z naszej strony obroną. Myślę, że obraz, który chcę użyć, jest właśnie pokazaniem siły twojego sprzeciwu, czyli
tego, kiedy mówisz nie, kiedy stajesz przeciwko i kiedy mówisz idź precz. Do czego to jest podobne? Podobne to jest do żelaznej, metalowej jakiejś części przedmiotu, który jest podporządkowany Bogu. Bogu, który jest ogniem. Czyli ja jako ta część metalowa jestem podporządkowany, włożony w ogień Bożej miłości. Ja się podporządkowuję, ja chcę być przy Bogu. I taki właśnie rozgrzany do czerwoności Bożą miłością, podporządkowany Bogu, jestem na świecie właśnie tym, w którym pracuje Boża miłość. I zły, który chce mi zaszkodzić, chce przybliżyć się do mnie, żeby dać mi jakąś propozycję, chciałoby się tak powiedzieć, on chce złapać mnie. No i właśnie w tym momencie, kiedy my jesteśmy rozpaleni Bożą miłością, on próbuje to zrobić. Wiemy, co się dzieje, gdy człowiek próbuje złapać rozżarzony do czerwoności przedmiot metalowy. Poparzy się. Mówimy, odskakuje jak poparzony. I to jest właśnie ta sytuacja. W momencie, kiedy on przychodzi, by zaatakować, to twoja miłość Boga, która jest w tobie, jest tą mocą, tą siłą, w której on, próbując zaszkodzić, sam się poparzy. I to jest siła twojego nie. Zdecydowanie, stanowczo, idź precz. I szatan ucieka poparzony twoim sposobem myślenia, mówienia i twoją postawą. I to jest to zwycięstwo, które pokazuje Jezus dzisiaj. Kiedy mówimy o pewnym sposobie myślenia o nas, czyli o tym, do czego jesteśmy powołani, dzisiaj Ewangelia pokazuje, jesteś powołana do zwycięstwa. Jesteś powołany do zwycięstwa. To jest twoje powołanie. Być w miłości Boga, która tak cię rozpala, że za każdym razem, każda pokusa może być odrzucona. Od tej małej, drobnej, aż po tą największą. I kończy się dzisiejsza Ewangelia w piękny sposób, mianowicie aniołowie usługują Jezusowi. W momencie, kiedy to się dzieje, kiedy ten proces następuje, kiedy ty odrzucasz pokusę, aniołowie przychodzą do twojego serca. Z pokojem, z radością, z ufnością, z nadzieją. Twoje serce staje się miejscem działania Boga i obecności aniołów. Do tego jesteś powołany. Do tego jesteś wezwana. Do tego Bóg wybrał nas i postawił na świecie, żebyśmy byli tym miejscem Bożej miłości, mocy, ognia i aniołów, którzy usługują. Amen.